Witam wszystkich serdecznie już na piątym finale międzyszkolnego konkursu profilaktycznego Giełda Pomysłów Profilaktycznych. W tym roku szkolnym hasłem przewodnim konkursu były słowa: nawet pszczółka Maja wie, że użyski są szkodliwe. Żyj więc zdrowo i aktywnie, będziesz myślał pozytywnie. Powyższy konkurs adresowany był do uczniów klas od 1 do 6 szkoły podstawowej z terenu gminy Pusk. Koordynatorami tych działań na naszym terenie byłam ja, pedagog szkolny Justyna Stankiewicz-Ryba, pani psycholog Monika Kaczmarek, nauczyciel języka polskiego pani Arleta Zalińska, szkolny koordynator do spraw promocji zdrowia pani Mirosława Chmura, a także uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, którzy w niedługim czasie zaprezentują się wam w krótkim przedstawieniu. W tym miejscu chciałabym również w imieniu dyrektora szkoły powitać panią Kamilę Dedla, dyrektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Gminy Pusk, która jednocześnie reprezentuje w zastępstwie wójta gminy Pusk, pana Tadeusza Puszkarczuk, który jest głównym fundatorem nagród rzeczowych w tym konkursie. Niestety wójt nie mógł w dniu dzisiejszym pojawić się na naszym spotkaniu. Prace były bardzo ciekawe. Opracowały niekorzystny wpływ używek na organizm człowieka. Było to niezmiernie trudne zadanie, gdyż prace konkursowe prezentowały wysoki poziom artystyczny. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim dzieciom, które przygotowały pracę na konkurs i osobom, które wspierały swoich uczniów, też dzieci w przygotowaniu prac, propagując jednocześnie działania profilaktyczne. Miło nam również gościć uczniów, którzy zwyciężyli w tym konkursie profilaktycznym, konkursie plastycznym, oraz ich opiekunów reprezentujących szkoły, a także, co najważniejsze, rodziców tych dzieci, dla których jest to też niemałe przeżycie. Informuję, że właśnie się dostaje.
godzin. Rodzina zaczęła zamartwiać się w srodze. Nawet sam doktor jest w wielkiej trwodze. Gdzie tu leży takiego stanu przyczyna? Czy nie jest to już diabła wina? Ale cóż to? I anioł, i diabeł już przy łóżku starsi skalania i nikogo się nie boją.
dzieci są dobre, a jakie złe. I w tym miejscu chciałbym również podziękować opiekunom, którzy dzisiaj przyjechali, którzy moderowali was do wykonania tych pięknych prac. I również chciałbym podziękować osobom, które przyczyniły się do tego, że już mogliśmy nagrodzić. Także na ręce pani Kamili Zeta chciałbym złożyć podziękowania dla pana wójta gminy, burmistrza Pruszka-Czubka. Dzięki przyjazdu młodych ludzi do tej woli możliwa jest realizacja naszych celów za miesiąc. W imieniu naszej szkoły oraz uwagi zależałoby na tą wdzięczność, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych. Jeżeli chodzi o gminę, to możemy liczyć czy to na pana wójta,